Witajcie serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać taką małą metamorfozę przerobienia mebli z salonu, które przestały już funkcjonować, przestały się podobać właścicielom i podjąłem się takiego małego wyzwania, które w zasadzie takie małe nie jest, bo jak na moje warunki to już jest duże, bo te deski, które tutaj widzicie, mają ponad 2 metry. No i zajmuje mi to większą, w zasadzie 100% mojego blatu. Jak widzicie, każda z tych desek ma 5 cm grubości. No i tutaj moim zadaniem będzie przerobienie dwóch regałów. Widzicie teraz je na zdjęciu. I te regały, jeden regał był z szybą i służył jako tam schowanie swoich kryształów, schowanie swoich lampek na wino czy tam na brandy, a drugi był stricte pod książki. Właściciele tych mebli postanowili, że chcą zmienić te mebelki, choć długo ich nie mieli, ale ze względu na to, że w mieszkaniu mają bardzo dużo książek, bardzo dużo sprzętu, a nie mają miejsca do pracy. Ja z tego mam zrobić dwa biurka. Czy to się uda? Nie wiem. Dlaczego? Dlatego, że te ściany w środku są w jakimś stopniu puste. Nie wiem, co tam w środku dokładnie jest, bo nigdy tego nie rozcinałem, ale dzisiaj będę miał okazję zajrzeć do środka, tak od strony, jak to zostało zrobione. A na dowód tego, że te deski są bardzo lekkie, muszę się tak ustawić, jest to, że trzymam tą deskę w jednej ręce, a przy takiej grubości, mimo tego, że z tej strony widzicie tutaj płytę, nawet można by powiedzieć, widać, tak by były trzy płyty, jest to bardzo lekkie, patrząc na gabaryty, więc mogę się spodziewać tutaj wszystkiego. Z tego mają powstać dwa blaty. Widzieliście w pierwszym cięciu było skrócenie blatu na równe 198 cm, a następnie musiałem ten blat skrócić. Taki mały paradoks. Żeby go wydłużyć, muszę najpierw go skrócić. Dlaczego? Ano dlatego, żeby uzyskać prostą linię cięcia, a przy okazji ścinając na długość ten blat, już Wam pokazuję, tak wygląda środek tej płyty, więc tutaj będzie spore wyzwanie, żeby później to ze sobą wszystko połączyć. Na całe szczęście ta krawędź z tej strony będzie w stronę ściany, dokładnie, już się wystraszyłem, ale musiałem sobie to tak troszkę pomyśleć, żeby odwrócić. W każdym bądź razie to będzie krawędź, która będzie dotykała ściany, więc nie będzie tutaj z tym problemu. A tamta strona, gdzie kamera stoi, bo stoi na samym końcu tego blatu, to będzie zewnętrzna, która będzie widoczna. Dobra, to teraz ja zmienię blaty, bo muszę teraz dociąć tamten.
ucięte, ale może być. Teraz Wam pokażę, jak wygląda taki blat w środku. To jest normalny papier w środku. Taki mega cienki kartonik. O Boziu. Dobra, zobaczymy, co będzie dalej, ale na razie nie mam pojęcia, jak ja mam z tego wybrnąć, a coś wymyślę. Dobra, leci. Obydwa blaty mam już docięte i teraz pozostaje mi to przykleić. Ja to przykleję na klej polimerowy. Nie będę tutaj dawał żadnych lamelek, żadnych wzmocnień, bo tak na dobrą sprawę nie ma takiej potrzeby. Jak przykleję tą płytę, bo z tej strony okazało się, że z tej strony i z tej strony wychodzi mi płyta, kawałeczki płyty wiórowej, a dalej już jest ten papier. Tutaj to biurko i tak specjalnie nie będzie obciążone, więc mogę sobie tutaj pozwolić po prostu na to, żeby w taki sposób skleić. Ten klej polimerowy naprawdę dużo wytrzymuje, tylko trzeba go dobrze ścisnąć, żeby on sobie dobrze związał. Nie wiem, jak później będzie z tymi, mam nadzieję, że ten klej mi nie będzie wychodził za daleko, żeby mi nie ubrudził tutaj laminatu, dlatego ja sobie przeciągnę tym klejem tylko w środku, po zewnętrznych klejem już nie będę kleił, albo będę go tak troszkę tylko dawał, żeby on mi po prostu za mocno później nie napuchnął. No, zobaczymy, jak to będzie szło. Lecimy. Może sobie zrobię nogi, no może coś wymyślę. Dobra, w każdym bądź razie to trzeba teraz odstawić, żeby to do porządku wyschło i później następna część pracy. Thank you.
dwa blaty mam już sklejone. To znaczy się, ten jest sklejony już na gotowo, a tu, o tu właśnie, widzicie, klei się drugi, krótszy blat. Widzieliście tam w tym krótszym blacie, że jedna część tego doklejanego jest krótsza. Jest to zrobione specjalnie i niespecjalnie. Nie miało tak w zasadzie być, ze względu na to, że okazało się, że mi w czasie cięcia poderwało troszkę maszynę. Moja wina, uważajcie na maszyny, bo to jest zdradzieckie ustrojstwo. Czasem się tak zdarza. I co dalej? Musiałem zmienić na inny element. Niestety, ale już nie mam takiego elementu, który z jednej strony miał jednak ten kawałeczek tej płyty, o tej właśnie, i dalej, gdybym dalej wycinał, to będzie już tylko i wyłącznie sam papier, więc no to już nie za bardzo może być, ale wymyśliłem, że w tym miejscu tam po prostu będzie takie okno na kable, ze względu na to, że ta krótsza część będzie służyła jako biurko konsoli do obrabiania dźwięku. Konsola jest duża, konsola ma dużo kabli, dużo przewodów, więc dogadałem się z kolegą, powiedział mi, że tak może być. Więc no niech tak zostanie, no troszkę mojej winy, bo nie przypilnowałem, ale z drugiej strony też widząc budowę tego, no to nie można się wiele spodziewać, choćby ze względu, o, to jest płyta, tu akurat nie jest wirówka, ale w tej części, którą bym rozcinał, tam już jest papier, a zależało mi na tym, żeby zachować ten właśnie kawałek. Ja mam tutaj, ogólnie rzecz biorąc, teraz większy problem, ze względu na to, że muszę dociąć teraz te dwie nogi na 80 cm i nie wiem, co będzie przy tym wymiarze, podejrzewam, że będzie również papier. No i teraz, jeżeli będzie tylko papier, to znaczy się, że pozostają mi tylko takie dwie cienkie ściany, a ja muszę w jakiś sposób teraz przypilnować swój mózg, żeby do porządku wymyślił, w jaki sposób to teraz zamocować do tego blatu, bo ja to muszę później jeszcze jakoś przetransportować od siebie na mieszkanie do kumpla. No i tu podejrzewam, że będzie niezłe wyzwanie. Także koniec pitolenia, bierzemy się do roboty, ja sobie zrobię dwa łyczki kawki i jedziemy z tym koksem. Mojej żonie kubek ukradłem. Jakie to jest dobre. Mniej więcej mam rozplanowane, w jaki sposób będę chciał tutaj przymocować te nogi do blatu. Mózg mi się nieco wypalił i za chwilę idę do domu, bo muszę trochę odpocząć. Ja meblarz nie jestem, na co dzień przy tym nie pracuję, więc troszkę rozkminy trzeba zrobić i się nagłowić. Pokrótce opowiem wam, co wymyśliłem. Nogę dociąłem na 80 cm. Teraz noga ma tutaj pustą przestrzeń, niestety, jak widzicie, ale dociąłem sobie taką kantówkę, którą umieszczę tutaj w środku poprzez wbicie tego materiału, który tam jest dalej. Ona mi się schowa całkiem. Jak ona się schowa, ja już mam tutaj mniej więcej roztrasowane, w jakim miejscu ma być umiejscowiona ta noga. Wtedy tutaj przykleję taśmę dwustronną, ustawię sobie to tam do porządku i ściągnę nogę, kantówka powinna mi zostać. Jeżeli ona mi zostanie, to w tym momencie ja ją przykręcę tutaj do
blatu. Blat ma, tutaj ma płytę wiórową, więc spokojnie ją mogę wykorzystać do tego, żeby później, jak już kantówka zostanie mi w tym miejscu, to ja sobie po prostu wezmę w ten sposób. Ja sobie wezmę i poprzykręcam. Tutaj dam kleju, przykręcę taką kantówkę. No i później już na miejscu, bo to musi być wersja składana. No i później, jak przyjadę już na miejsce, to po prostu tą kantówkę wsunę. Od tej strony pójdzie na wkręty. Jeszcze się dogadam, czy tylko na wkręty, czy jeszcze na klej, bo nie wiem, czy to tam za jakiś czas nie zostanie zdemontowane, bo to różnie bywa. W każdym bądź razie, no, pomysł tutaj na te mocowanie tych nóg jest. Mam poskładane pierwsze biurko, mocno w wersji roboczej. Teraz Wam tak pokrótce opowiem, dlaczego i po co i w jakim celu. Ok, odwrócę Wam kamerę. I teraz tak. Jak widzieliście wcześniej, miałem przyklejone, przykręcałem te mocowania tych nóg. To jest na razie tylko tak złożone, żebym mógł sobie tą deskę tutaj wymierzyć, dociąć i pokleić. Jak widzicie, jest w dwóch miejscach łączona i klejona i wszystko jest łączone na przyrząd od Wolfcrafta. Spisuje się on rewelacyjnie. I teraz tak, wymyśliłem sobie, że z jednej i z drugiej strony będą połączenia na ukryte, no, na ukryte połączenia, połączenia na ukryte połączenia. Tak będzie to tutaj zrobione. Oprócz tego, co jakiś czas do samego blatu będzie również połączenie
ukryte robione. To będzie raz, dwa, trzy, cztery połączenia. Dlaczego tylko cztery? Ze względu na to, że ten blat tylko ma tutaj, tutaj, tu i tu poprzeczki, w które się mogę wkręcić. I to w całości będzie mi tworzyło biurko. Nie wiem, tutaj raczej go już skręcać nie będę, ze względu na to, żeby nie osłabiać później ponownie tych połączeń z wkrętów. Dlatego ta deska tutaj musi być, żeby zrobić wzmocnienie blatu, żeby się blat po jakimś czasie gdzieś tam sam z siebie nie ugiął. Choćby patrząc ze względu na to, że tutaj mamy takie papierki zamiast pełnej płyty. Przypominam, że to jest robione wszystko z płyt, z odzysku, z dwóch regałów, które widzieliście gdzieś tam na samym początku filmu. Jeżeli nie zapomnę, to Wam tutaj wrzucę dla przypomnienia, co tu się dzieje i dlaczego. Na górę jeszcze przyjdą dwie nóżki i z drugiej strony również dwie nóżki. No niestety te płyty, ta płyta tu jest strasznie podziurkowana, ale na to już nie mam wpływu, nie mam co z tym zrobić. Zresztą to i tak będzie, zobaczycie później, tutaj to będzie wszystko zasłonięte i tego widać praktycznie nie powinno być wcale. A ja tymczasem biorę się jeszcze za to drugie biurko, które w zasadzie tak, one się tutaj już pokleiło. Tutaj, no ja już Wam chyba tam wspominałem, co tu się odwaliło, że tutaj został taki kawałek, ale tutaj będą przewody pod konsolę, bo biurko będzie dotykało całkiem do ściany, a tutaj będzie szło kilka ładnych przewodów. Zresztą to tam może się przydać jeszcze do czegoś innego. Przypominam, biurko, pełne biurko z odzysku, materiał z odzysku, więc proszę mi się tutaj nie czepiać, że dziur pełno. Jedynymi dziurami, które ja zrobiłem, to są tutaj te dziury. A w kwestii dziur, nie ma czegoś takiego jak dziury. Dziury to są w nosie, tam poniżej to są otwory. Dobra, lecimy dalej. Nara. Dobra, zrobimy taką małą aktualizację, bo powiem Wam szczerze, że nie wytrzymałem i jednak go skręciłem, bo korciło mnie zobaczyć efekt, choćby taki połowiczny, bo tak na dobrą sprawę to wszystko będzie dopiero widzieć już tam na miejscu. Ale no dobra, pierwsze wrażenia, pochwalę się Wam tak na szybko, na prędko. O, tak wygląda, zobaczcie. Mam nadzieję, że wszystko będzie cacy widać. O, teraz się odwrócę troszkę. Tak, z tej strony tutaj nie ma zakończenia. To jest strona do ściany. Tak to wszystko się tutaj ima. O. A z tej strony tak się to prezentuje. No, a w środku całkiem, nie? Nie wytrzymałem i musiałem Wam to pokazać. Dobra, biorę się dalej za robotę.